Halo, halo, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Otóż też widzieliśmy, ale możemy zobaczyć jeszcze raz w kolejnym odcinku z gry Jurassic Park The Game. Moi drodzy, widzimy się w następnym, dzisiaj, dopiero wstałem, dajcie mi spokój. Ale powiem wam szczerze, że jest przepiękny moment, kiedy człowiek wstaje i nie musi sobie układać głowy przez 50 minut, jak to zazwyczaj robiłem, żeby nagrać jakiś odcinek, albo żeby gdzieś iść. Tylko ubiera się i idzie. Piękna sprawa, słuchajcie. Tyle. That is where we have to go. The quickest way we can. You're right. We should be able to make better time over land. Can you get us there? Sorkin mentioned the desalination plant. That would be near the. To już było, ale w sumie wczoraj to nie pamiętam co bardzo. Wczoraj spałem godzinę. Nie wiem, czy coś nagrywałem. Nie pamiętam, ty. O! Nie! U. Ej, co się stało? I think I know where that is. Let me get my bearings and we'll figure out how to get there. Co to za lagi? Mierde. It's been so long. This is my first time back on the island in nearly 12 years. Engine has changed it so much. A tego nie, tego nie było chyba. Nima, this island. There's more to it, isn't there? To you, I mean. Yes. It is very dear to me. Tell me. Właśnie, słuchajcie, zainstalowałem tego Arka, więc pewnie potem będzie Jurassic Park, w sensie no, Jurassic Park, w sensie Ark. I love the water. I would swim in the ocean. So far. That's why my father called me Nemo. I could go anywhere. Run in the jungle, climb the trees. These monsters. There was never anything like them on this island. I potem jeszcze możemy stworzyć swój własny park, właśnie taki Jurassic Parkowy. Jakieś nie wiem, jak się gra nazywa, ale możemy. You know, like the ones that have so many colors. Okej. Listen. The island is so different now. I know the island. It's part of me. But when Injun came to the island, important men from Costa Rica came and asked my father to go back with them. They wanted my father to make a good impression so that Costa Rica could ask Injun for a good deal of money for our island. When he was in Costa Rica, he was asked to cut his hair and wear a suit so that he wouldn't seem simple to the Injun people. Spared no expense. Hammond, the man who made all this, he runs Injun. It's something he always says. He'll spend whatever it takes to make the park a success. So, he spent it all on the dinosaurs, not on my people. I felt as I feel now. My father was different. I knew him, but some part of him had been lost. I'm sure it was a very difficult time for your father. I know he wanted what was best for our people. He was too trusting. They took advantage of him. He sounds like a brave man. Were you too close? When we were on the island, yes. We were always together. My father was an awa, a spiritual healer. He sang for Sibo, who created the earth. He was very important to our tribe. But after we left the island, he would not keep up the old traditions. He was always unhappy. What is Sibo? That mountain there. It is like a house, my father said. My people believe that the animals of the world built it. Before Injun, and my father and I would go to the ocean to fish. When I would swim in the Nie ocean, ma, my father mi się would say, zepsuł. Nima! Little fish, do not swim so far. I cannot catch you so far out. When Injun came to move us to Costa Rica, I became very angry with my father. Whatever he would tell me to do, I would refuse. But he would never be angry with me. He would say that I am a fish who would never eat the fisher's bait. He was right. To me, everything had a string attached. You remind me of Jess. I mean, that's how it used to be with us before the divorce. I'd take her to the museums or to the zoo. She'd always climb up onto things, you know, such a climber.
She can't not climb over things, into things. Climbed into a tiger pen once. With a live tiger. But not anymore? No. Things haven't been the same since the divorce. Do you still blame him for everything? No. I have forgiven him. I know to blame Injun now. He would always remind me of my stubbornness. I think I believe that's how I must always be. You know, no ties, no temptation. But then I had Atlanta, my Mariquita. She is almost of an age where she will outgrow my protection. Young girls on the streets in my neighborhood, they get snatched up by local cartels, run drugs. Or worse, some just disappear. Now there is no choice. Everything I do for her. Now I am the fisher. And at the same time, I have come to a way in my life where I must always chase the bait. You named your daughter Atlanta? Yes. It's a beautiful name. I named her after the city. That's where I will take her after this job. That's a good strong name. And a good city. Atlanta. I want for Atlanta to be free. I want for her to have opportunities that I didn't have. I just hope I can be there for her the way my father was there for me. She can be stubborn like her mother used to be and refuse the Fisher's Bay. I think I know now. Jagódka. To jest koksimy. My father believed that too. Oliwka. Jagódka. Choose my second. Second daughter. Apparently I'm the genetic carrier of rebellion because both my daughters got it. Nadzieja. Piękne imiona. What about you? Did you turn out so good because your parents kept you out of trouble? Me? I was a little hellion myself. Uncontrollable. It's in my genes. Oh, now you know this is different. Still, one thing Jess really hasn't had in her life is a present father figure. Well, you've turned into quite the capable woman. Your father must be very proud of you. Thank you, Jerry. I should have realized that sooner, though. I'm sure he knew. Nima, look, I... What is it? Nima, I want to trust you. Help me get Jess off this island, and I will do whatever I can to help you and your daughter. I could not hold you to that, Jerry. If we don't get off this island, you might not have to. Please. All right, Jerry. Enough talk. You know where we are? I have a good idea. It's a difficult hike. Do you feel rested? Hungry. A little thirsty, but I just want to get to Jess. Good. Shh. Hello? That was actually the call of a whooping swan. Dinosaurs shared many features with modern-day birds. For instance, we now know that many theropod dinosaurs from the Jurassic period's vocal organs are just like modern birds. We are arriving at the fourth of seven lookouts along the tour. Your Jurassic Park tour vehicle will stop for 5 minutes to let you stretch your legs and take photographs of our animals. Next stop, the Jurassic Park Marine Facility and Aquarium. Would you look at this? They look like feeder tanks. This could be a hatchery. A hatcher what? They're raising these fish to feed another animal. Like at Marine World. Like the killer whales? Precisely. A, no bo teraz było na epizodzie pokazane, that's że... a lot of fish. How many whales are they feeding? I don't know. It looks like each of these tanks could feed 3 or 4 orcas per day. Well, you're a fish expert now. I can make an educated guess. Było pokazane, że spotkamy pewnie tego co pływa dinozaura. Tego z filmu Jurassic World. To chłop tak wyskakuje i...
Hold up. I hear something. All clear. Dad! Jess! Oh, thank God. Are you okay? Are you hurt? No. Szybciej to nastało niż sądziłem. Can we go home now? I'm so glad you two are safe, Jerry. How did you manage to get here? We climbed out of the tunnels through a service hatch near one of the tour routes. Luckily, someone left the tour program running. Thanks. You mean Dr. Sorkin, the phones are not working. I'm sorry? There is no dial tone. You said the phones would be working here. That's odd. My control terminal showed that the main lines here were active. Unless, of course, everything is controlled by the computer systems, even the phones. If the power outage outlasted the battery backups, then the system is probably just waiting to be booted up. Get us to the phones, Doc. We don't have a lot of time. Mr. Yoder, I refuse to be pushed around by you any longer. Look, this isn't a day trip. If we don't contact Injin and get another helicopter out here for you all, the next flight over the island is gonna be a wing of B-52s carrying holy hellfire. What? That's right, Doc. We're gonna murder all your precious little pets and sink this island into the Pacific. Dios mío. That's what you meant by Ground Zero? Yeah, that's right. Why didn't you tell me earlier? This is my home! What do you mean, your home? I didn't tell you earlier because I thought we'd be off the island by now. This island is the ancestral home of her people. Wait, what is Dr. Sorkin doing? Laura? Wait, what are you... Where is she going? Who is now? It's Rotunda. It's where the control room is. She's going to the phones without us. Damn it! Get that elevator back up here! Hmm. Bogowe osiągnięcie, all together now. They made a lot of progress in construction here. Paleozoic, huh? Well, most of the specimens here aren't really from the Jurassic period anyway. Ah, Paleozoic. From oldest to newest. Cambrian, Ordovician, Silurian, Devonian, Carboniferous, Permian. Okay. What is that supposed to be? I don't know. Looks like a mosasaur. Mosa what? It looks kind of scary. Well, it's sort of a sea lizard of sorts. You think of a big moray eel with a crocodile head. Croco eel? Great. Sounds charming. Don't worry. There are no sea creatures on my list of park. Na chwilę muszę niestety zatrzymać, bo chciałem sobie sprawdzić, słuchajcie, właśnie. Chciałem sobie, słuchajcie, sprawdzić, gdzie my jesteśmy. Okej. Okay. Gdzieś jeszcze trochę, żeby tak skończyć teraz ten odcinek, jeszcze jeden nagrać, żeby tamten, ten ostatni, klasycznie, jak to zazwyczaj robię, trwał w miarę długo. How you holding up, Jess? I can't stop shaking. I'd literally rather be back in jail for shoplifting. I'm just so tired of running, Dad. I know, me too. Niech pierwszy rzuci kamieniem ten, co nikt nie ukradł. Come on. I'll be over by the info desk, okay? Yeah, Dad. Information. Sure could use some now. Huh. Very clever. Looks like they're using numbers from the dates of the Paleozoic era as daily key codes. Okay, so the plaque for the Paleozoic era preceded the oldest period at the display. Maybe the sequence doesn't start at the beginning of the week. I need Friday's code. There's enough here for me to deduce the order, if I can just recall the order of the display. Oh, what is that mnemonic? Camels often sit down carefully. Perhaps they're... Yada, yada, yada. Okay. So
So the plaque for the Paleozoic era preceded the oldest period at the display. Maybe the sequence doesn't start at the beginning. Znowu się tak rusza i to strasznie dziwnie wygląda, zapomniałem o tym. No, co to jest w ogóle? Jak to wygląda z perspektywy kamery? Co jest? Tak często robię, no bo wiecie, jak sobie siadam tak jak siedzę, to to muszę ruszać nogą, a tak się akurat, bo ja jestem, ja mam tak, że muszę ruszać nogą. Nie wiem, czy też tak macie. Code expires in 24 hours. Morning operations reset procedure. Turn key counterclockwise to input notch and hold for 3 seconds. Czy dzisiejszy odcinek pewnie będzie delikatnie dłuższy. Turn key clockwise to reset. Enter previous code, then new code. That's easy enough. W ogóle nie słuchałem, co chłop mówił. Tak szczerze, jeszcze raz bym sobie posłuchał. Turn key to input, hold for 3 seconds. Turn to reset, then enter old code followed by a new code. Input, hold, reset, code. Input code, reset code. Dobra, nie rozumiem. Dobra, kliknijmy jakieś randomowo. Devonian, named after Devonshire. Maybe. Let's try this one. A to jest ciężkie, bo ja nie do końca słuchałem, w sensie to jest... I'll try it at the elevator. Aha, okej. Okay. Czy jakiś kod nam się układa, który będziemy próbować na elevatorze? W sensie na... polska język. Na windzie. Możemy sobie pogadać. Is everything all right between you two? Mind your own business and get the elevator running. Miałem się nie ruszać tak. I wasn't talking to you. No more fighting. Things are bad enough as they are. O, tak będę. Ale wtedy głupie to wygląda, bo się cały ten... Na szczęście mam solidne biurko, bo wcześniej miałem takie biurko, kurczę... No, powiem, nie za bardzo solidne i... Zawsze jak ruszałem tak nogą, jak ruszam teraz, to wszystko robiło tak mniej więcej. I to tak dziwnie wyglądało też. Poczekaj. Nie. God damn it, man. Dobra, jeszcze raz. Input, tak? Nie rozumiem tego. Źle? Czy źle? Poczekaj. Chyba jest input, reset, norm. To chyba najpierw input, tak? The fuck? Kurde, no nie... Tu ciężki angielski, ja dopiero wstałem i tak nie za bardzo zwracałem uwagę na to, co oni mówią. A mi noga ścierpa, to jest najgorsze. This is my best guess. I'll try it at the elevator. No, właśnie próbowaliśmy, co? Czyli trzeba zmienić. Dobrze rozumiem? Pewnie źle rozumiem. Nie wiem, czy nie powinienem zrobić tak... A tu co jest? Aha, że wychodzę. Nie wiem, czy nie powinienem zrobić tak, że... Nie wiem, czy nie powinienem wam teraz przerwać, ale ten odcinek będzie i tak pewnie długi, więc... Może machniemy około godzinny odcinek. Czy jeżeli ktoś ogląda na co dzień. Bo odcinki są codziennie o 16, przypominam. A możesz też łapkę zostawić, bo nie wspominałem na samym początku. Fajnie by było, jak już to oglądasz. Dzięki widzu. Dobra. Pyk. Input. Good. Not good. A nie rozumiem. Dobra, powiem wam, jak to ogarnę, spoko, ok. Bo kompletnie nie słuchałem i teraz nie mam zielonego pojęcia, o co tu chodzi, więc powiem wam szczerze, że ogarnę sobie to, bo posłucham, co on jeszcze tak naprawdę mówi i tego. Okej, to za się widzimy.
5-1. All right, new code. Let's keep it simple. Zrobiłem, widzowie. Trochę to zajęło, trzeba było czytać, czekać 3 sekundy. Jak się przekręci, ja nie, w sumie nie wiedziałem o tym. Nie słuchałem aż tak. Kurde. Hey, don't open that. Are you crazy? Someone will see. Dobra, nie, nie palę. See what? Nie palę, nie, nie, nie. Damn it, you careless idiot. What was that thing? Chyba, a nie, no, pierwszy może nie, ale. That's right. Top secret. In fact, if you tell anyone about it, I'll have to kill you. Ja mam zawsze trochę tak, że se myślę. Na przykład nigdy nie paliłem, bo pomyślałem, że to może mieć zły wpływ na kogoś, na przykład kto rzuca fajki, albo kto po prostu, żeby nie pokazywać, że to jest spoko, to nigdy tego nie robiłem na odcinku. Tak samo na live'ach nigdy nie robiłem, bo pomyślałem, że mam 17 lat i trochę nie wypada tego robić na odcinkach. I będę pokazywać komuś, a ponadto właśnie ktoś może mieć problem z rzuceniem, no i będzie kwaśno. Takie przekminy miałem. Ja wam podkręciłem kartę graficzną tak, że wszystkie tekstury zaczęły migać we wszystkie strony. Se testuję, więc jakby coś było źle w dzisiejszym odcinku, to pewnie akurat moja wina, że podkręciłem to w zły sposób. Tak samo jak to pierwsze. Jak to pierwsze zacięcie, to pewnie też była moja wina. It's a risk of breathing pressurized air. Oh. What makes you the expert? To pewnie moja wina akurat. Więc nie przejmujcie się. No muszę to potestować, a ja nie mam gdzieś tam. Myślę, że nie za bardzo jest czas posiadany na teraz testowanie specjalnie w programach do tego, więc tak sobie będę zwiększać, zmniejszać, no widzicie. No my bad. No nie możemy tak zrobić, nie możemy, więc sobie zmniejszę. 120, 160, save. Zobaczymy. Tak będę sobie robił, no bo ja wiem, że to może nieprzyjemne, ale sorry, wiem, że tu przyszliście oglądać odcinek, a nie to jak pewnie robię. Ustawiam sobie wszystkie rzeczy, ale no po prostu raz na jakiś czas jest potrzebny taki odcinek, w którym będę mógł sobie wszystko poustawiać. Nie będę ukrywać, że wcześniej używałem Aureusa Engine'a od Aureusa. No ten program automatycznie mi się zainstalował chyba na kompie, więc... Więc no on po prostu był. A że mam kilka rzeczy chyba tego Aureusa, to... A Rose. Peter Ludlow. Please hurry. To używałem, ale czytałem, że ludzie nie polecałem, polecałem MSI Afterburn. Kiedyś używałem MSI-a. No teraz też jest fajne, bo mam wrażenie, że podkręcam na tyle, że wszystko miga, ale nie wyrzuca mi gry, więc jest, wydaje mi się, bardziej stabilny, jeżeli Aureus, bo tam to momentalnie, jak coś było nie tak, to wypieprzało gierkę. O, ale śmiga teraz. No to jest ciężka sytuacja, powiem wam szczerze. I... Wydaje mi się, że jako weganin, whatever, wydaje mi się, że też bym zbombardował to i nigdy już nie pozwolił na to, żeby takie coś się stało. No bo to jest zagrożenie dla całego świata, mi się wydaje, no nie, że jak coś pójdzie źle, no to jest kwaśno na maksa.
to cały świat się zmienia w tym momencie. I wydaje mi się, że to nie będzie fajnie, jak pójdziesz sobie do lasu, a tam będą dinozaury sobie popierdalać, więc... Unless the plans to bomb the island are completely rescinded. You have no right to hold us like this. Rights are just an ideological construct. Don't turn this into a philosophy debate. What rights do the dinosaurs have? Don't they have the right to survive? Do their rights outweigh any of ours? It is not our rights versus theirs. Our dinosaurs are phantoms. Majestic as they may be, alive as they may be, we brought them into a world that is no longer prepared for them. We have a responsibility to keep them isolated and under rein for the safety of our ecosystem. It's not rights, it's responsibility. And we have a responsibility to preserve our creations and allow them a chance to survive on their own terms. Billy, will InGen stop the bombing? Doubt it. InGen is not the one dropping bombs, it's the US military, and the contingency is based around a biohazard cover story. She may just be delaying the inevitable. If you don't offer me some sort of guarantee that the island will be preserved, I will have to escalate matters. This is lunacy! Fine, put the military on the phone. Hello? Hello? Do you want to see contamination of the global ecosystem? To też moja wina, widzowie, przepraszam. Poczekajcie. Dobra, nie da się w tej pozycji, co siedzę, tak? Wszystko boli, potem nogi sierpną. Trzeba... O, nie mam poduszki? Co ja zrobiłem z poduszką? Laura, there are other options here. Holding us against our will to save the dinosaurs is only one poorly thought out solution. You're smarter than that, Laura. I know, Jerry. I know what I'm doing. Clearly express the consequences. Ja w ogóle wydaje mi się, że jako weganin to ma trochę dziwne podejście, bo ja ogólnie po prostu nie lubię śmierci i nie obchodzi mnie to, czy zwierzęta zabijają zwierzęta, czy ludzie zwierzęta. Po prostu uważam, że nikt nie powinien ginąć w sposób, będąc zamordowany, więc jakbym miał szansę wybić na przykład wszystkie tego, żeby zginęły wszystkie zwierzęta jedzące mięso, to bym to zrobił. Więc bardzo dziwne podejście, jak na właśnie pod takiego tego. Interesujące, może tak bym określił. Będzie dinozaur? Będzie. Plan B. Podoba mi się ten plan. Scientific treasure it holds, I have been forced to take an action. It's not too late. We can reverse this. No. I locked the system down. There's nothing you can do. I've opened the gates and the Mosasaur is free to leave. Laura, you have to... No, Jerry, this isn't up for debate. We have to show InGen... Look out! Be cool. Stay away from the window. Be cool? That's right. What? You want an I told you so? I don't know about you, but I came here to make a phone call. No i git. Hello. This is William Yoder, ID 4122. Put me through to Haskell. Yes, sir. Yes, sir. The U.S. Embassy. Report as follows. The island is completely overrun.
Alpha team killed in action. Save one, myself. Bravo team killed in action. Two helicopters disabled. Two civilian casualties. I have access to a seaworthy boat and I will evacuate the remaining survivors. Yes, sir. The military may proceed. 90 minutes. Understood, sir. Dziewięćdziesiąt minut? Czy 19 powiedział? 90 chyba, nie? Czyli 90. Dziewięćdziesiąt minut to sporo czasu, damy radę czmychnąć. A zobaczę sobie ile już przeszliśmy gry, bo ja naprawdę chciałbym tak jeszcze, wiecie, ogarnąć sobie to. No już powoli jest chyba koniec, co? Ale to walniemy sobie dzisiaj długi odcinek, pewnie. A może dwa jeszcze walnę. Kurde. Co? Co ty gadasz, gościu? Nie, no... My kumple, co? My kumple. Nie, no... No. O. What do you mean, no? We've got an agreement, remember? No co? Gdy to już nie wiem, czy to przez ten program, czy co tu się dzieje. Niby ty, powiem wam szczerze, że niby to jest podkręcone, w ogóle prawie nie jest podkręcone. Tak szczerze, więc kurczę nie wiem, trochę się boję, że mogłem jednak tamten program zostawić, ale to sobie zainstaluję od nowa, ale... So? Damn it, Nima! I trusted you. It's not like that. Yoder took the can. He wants it for himself. I'm trying to help you and Jess. What can? A can of shaving cream. It has a compartment to smuggle the embryos off the island. Damn it, Nima! You're blowing it. No, you are. Oscar put his faith in you. He may have been a devil, but he wore his sins on his arm for everyone to see. You are just a mask with nothing behind it. No, you can't do this. Enough! Everyone stay back! I'm gonna give you a sporting chance here. Billy, once wait. I let go of the spoon, there ain't no coming back. Don't do this! Run! Nie no, najlepszy chłop i najmilszy. Bez sensu. Dedek. Dobra, akcja. O, umarliśmy. Dobra, my dead. Myślę, żeby to wszystko tak powoli nie pękało, tak szczerze. O. Jednak nie dedek. Ale zaraz będzie dedek. Coś mam takie wrażenie. Moi drodzy, no nie, no to chyba zakończymy tu dzisiejszy odcinek. Bardzo serdecznie dziękuję za obejrzenie tego odcinka. I słuchajcie, przypominam o łapkach w górę, komentarzu oraz subskrypcji tego kanału, o tym, że możecie wpaść na mój drugi kanał oraz Instagrama. Link macie oczywiście w opisie. A ja wam, słuchajcie, życzę miłego dnia oraz miłej nocy. Widzimy się jutro w odcinku prawdopodobnie finałowym. Do zobaczenia. Trzymajcie się ciepło. Cześć.